1.4, another one. Dzisiaj tutaj w Skarbimierzu, jakie to jest uczucie? No jest to bardzo dobre uczucie. Po raz trzeci takie coś mnie spotkało i drużynę, którą prowadzę. Lecimy do Stanów. To, co dla większości jest marzeniem, dla nas się spełnia dzisiaj. Czy przygotowania do tych mistrzostw to dużo pracy? Ile trzeba było wysiłków to włożyć? Trenujemy, to jest przygotowanie, które dziewczyny mają przez wiele lat. W tym roku mieliśmy bardzo dużo turniejów, na których graliśmy, żeby podnosić formę. Mieliśmy obóz przygotowawczy 6-dniowy przed wyjazdem tutaj, przyjazdem tutaj. Także dziewczyny poświęciły bardzo dużo czasu, praktycznie połowę wakacji, żeby to osiągnąć. Jakie są perspektywy, jak pan ocenia, jakie macie szanse w Stanach Zjednoczonych? To jest ojczyzna baseballu i softballu. Powiem tak, w Stanach Zjednoczonych poziom jest bardzo, bardzo wysoki. Staramy się zawsze wygrać chociaż jeden mecz. Jest to trudne do wykonania, ale myślę, że z tą drużyną przynajmniej taki wynik osiągniemy. Drużyny europejskie w większości nie wygrywają tam meczy. Wyjątkiem jest drużyna z Włoch z tamtego roku, z którą myśmy przegrali finał europejski, a ta drużyna pierwszy raz dotarła do finału, jednym punktem finał przegrała. Także bardzo fajnie.